wszystkich twórców. Cieszę się, że tyle nas zebrało się tutaj dzisiaj, żebyśmy po prostu dokonali podsumowania konkursu z nurtem Wisłoki. I zapraszam najpierw pana prezesa, żeby nam parę ciepłych słów powiedział, żeby nam dodał otuchy do tej naszej weny twórczej na przyszłość. Ja bardzo się cieszę, że udało nam się dobiec do końca, że tak powiem, jeżeli chodzi o pierwszy konkurs twórczości artystycznej artystów powiatu mieleckiego z nurtem Wisłoki. Pragnę dodać tutaj, że właściwie ten konkurs został realizowany przy wsparciu, właściwie jedynym wsparciu, jeżeli można powiedzieć, pana starosty Tymury, i za to mu chcę serdecznie podziękować w tym miejscu w imieniu swoim własnym, jak też w imieniu realizatorów. Cieszę się, że widzę tutaj no, tyle dzieł i jestem pod wrażeniem tego, co widzę. Chciałem serdecznie państwu pogratulować wszystkim twórcom, którzy no, prezentują tutaj swój dorobek, jeżeli chodzi o ten konkurs. I mam nadzieję, że to jest pierwszy konkurs tego typu. Będziemy go, wszystko na to wskazuje, będziemy go kontynuować. Moi kochani, ja może jeszcze przedstawię jury naszego konkursu. I to jest Edward Kucielski. Znany nasz malarz mielecki i Jan Wozowicz. Tu jest i malarstwo, i rzeźba, także mamy dwóch silnych fachowców i do tego doszła osoba, która również jest członkiem Klubu Środowisk Twórczych, nasz pan Zbigniew Wicherski. I teraz z racji swojej funkcji z zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej proszę o odczytanie werdyktu jury. Jury nie miało w tym roku łatwej pracy. Związane było to oczywiście z ilością prac oraz, powiedzmy szczerze, z małą ilością nagród. Dlatego ja w przyszłym roku do organizatorów miałbym taką prośbę, żeby, powiedzmy, rozszerzyć te nagrody. Powiedzmy, niech by były jeszcze wyróżnienia. Mówię, nagrody są nagrodami, ale mówię, jeżeli duża ilość osób wkłada, jak to się mówi, swoją umiejętność, swoje prace, także powinni dostać również wyróżnienie. I tak, po możliwych typach przyznaliśmy dwa równorzędne pierwsze miejsce. Dwa równorzędne pierwsze miejsca. Pierwsze miejsce w dziedzinie rzeźby dla Stanisława Czarneckiego za cykl rzeźb na targu. Są to rzeźby. Natomiast pierwsze miejsce w dziedzinie malarstwa dla Marii Zapolskiej. Pani Mario, zapraszamy tutaj. Bądź gwiazdą. To jest tak skopana strona osoba. No właśnie. Zapraszam. Drugie miejsce w dziedzinie malarstwa za pejzaż Lidii Rybak. Zapraszam. To jest niezależne. Czyli ja na nikogo nie miałam próbu, bo twierdźcie. Trzecie miejsce również w dziedzinie malarstwa za Pałacyk Oborski Andrzeja Bednarza. Jury postanowiło również przyznać wyróżnienie dla Agnieszki Małek za pejzaż Dworku Oborskim. Mieszka mało. A no, takie malusieńkie coś. Także zapraszam teraz pana Kocieckiego, żeby mniej więcej powiedział coś na temat tych prac. No. Witam serdecznie. No, spotkała nas bardzo trudna rola. Wiem, jak to jest w naszych konkursach, szczególnie artystycznych. Sam biorę nieraz udział w tych konkursach.
Nieraz jestem, że tak powiem, nagradzany, a nieraz niestety nic mi się nie dostaje, bo ta praca nie jest klasyfikowana na wystawie. Wtedy odczuwam, że tak powiem, taki trochę ból wewnętrzny, dlaczego ja, a inni tak, a ja nie. Ale sobie mówię, że to jest taka motywacja do pracy. No widocznie inni byli teraz lepsi, a może żyli bardziej patrzą pod kątem takim, albo pod innym kątem. Także rozumiem tych, którzy nie zostali nagrodzeni, ale naprawdę to jest konkurs. No i tak jak mówiłem, no, konkurs ma nas motywować albo pokazywać, dlaczego jury akurat wybrało te rzeczy lub odrzuciło inne. Jakimi kategoriami żeśmy się z panem Bozowiczem, z panem Wicherskim kierowaliśmy? Przede wszystkim założenia tego konkursu były takie, żeby prace powstały związane z tematyką tutaj powiatu mieleckiego. Sam widziałem, że niektóre prace powstawały na plenerze, który miał miejsce w Wodku Owockich. Byłem świadkiem wychodzenia planu, głównie osobiście. Niektóre prace pierwszy raz widzę, ale to nie była taka główne kryterium oceny prac, tylko brać pod uwagę, no, przede wszystkim też związek tematyczny z naszym powiatem, ale też po prostu jakąś wrażliwość, indywidualność malarską. Bo jak się ogląda prace rozłożone w jednym szeregu, tak jak tutaj, to są prace, które nam się od razu czymś wyróżniają. I pani Zapolskie praca naprawdę robi wrażenie. Może ktoś powiedzieć, że pani Zapolska nie wkłada dużo pracy, jeśli chodzi o jakieś tak szczegóły, o jakąś tam realistyczną rzecz, ale ma ona taką wrażliwość malarską i kolorystycznie. Chciałbym, żeby nasz powiat mielecki wyglądał tak słonecznie, optymistycznie jak na tych obrazach. Chodzi o pierwsze miejsce rzeźby, to pan Szarnecki jest znany już wiele, wiele lat i znamy jego styl. Wyszytą osobą tutaj w środowisku mieleckim. Tematycznie też zawsze zaskakuje nas i na przykład zaskoczyła nas tematycznie ta praca składająca się z trzech części, że przedstawia po prostu nawiązanie do historii kiedyś targu mieleckiego. Także myślę, że bardzo dobra praca, żeby zagościła w Muzeum Mieleckim kiedyś, albo tak jak mówię, u pana starosty na półkach, żeby reklamować po prostu historię miasta Mielca. Jeśli chodzi o drugie miejsce, to... Brawo, Stasia. Zresztą pan Stasio jest bardzo znaną osobą w Polsce, on też jest skromny, ale naprawdę tutaj pan Mozowicz orientuje się w tych katalogach, wszystkich spisach artystów w tym charakterze rzeźbienia i naprawdę jest znaną osobą. Może nie mało to o tym wie, ale jest naprawdę znany. Jeśli chodzi o drugą nagrodę, bardzo spodobał nam się ten obraz tematycznie, no pejzaż. Bardzo dobrze jest technicznie malarsko malowany. I kolorystycznie, ta gama kolorystyczna jest bardzo fajnie tak stonowana, zależona do kolorów takich złamanych. I też bardzo ładnie właśnie przedstawiony malarsko pejzaż. No mam nadzieję, że nielecki. No to jest alejka z krzywą. Proszę? To jest alejka z krzywą latarnią w parku przy pałacu. A krzywa latarnia. O, brawo. I trzecie miejsce, dalszej pracy, która no, może się podobać przez to, że jest tak bardzo realistyczna, czy oddana tak, z pieczołowitością architektura no, najbardziej znanego obiektu mieleckiego, czyli Pałacyku Oborskich. Bardzo ładnie zakomponowana praca, bo nie całość pokazana dworku, tylko część architektury, takie elementy, detale, można powiedzieć architektoniczne, bardzo ładne światło, no i technicznie dopracowana praca, można powiedzieć tak architektonicznie. Architektonicznie, przez to nam się podobało. I wyróżnienie daliśmy pracy, która jest taka najbardziej praca dynamicznie namalowana, prawdopodobnie malowana szpachlą malarską, także tematycznie też związana jest z Mielcem, bo powstawała, widziałam w czasie pleneru twórców mieleckich. Naprawdę kolorystycznie bardzo ciekawa ta gama, taka zielenia, no i ta dynamika malarska podkreślona tą techniką szpachli. Także też bardzo ładna praca. Oczywiście inne prace też są ładne. Ja bym wszystkim dał nagrody, wyróżnienia, ale byłem tutaj zobligowany, zmuszony, żeby zawęzić sobie tą listę nagród do czterech osób, pięciu w zasadzie osób. Myślę, że w przyszłym roku, znaczy może w bliższym okresie czasu, jak będzie konkurs, to inne osoby
również otrzymają nagrody, może nawet będą bliżej tych nagród niż te, które zostały już nagrodzone. I szukać nowych, że tak powiem, twórców. Także dziękuję, to jest tyle uwag ode mnie i pana Wozowicza jako twórców, którzy też tworzymy i rozumiemy i czujemy tą sztukę. Dziękuję. Ja mam takie pytanie, może któryś z nagrodzonych twórców chciałby coś powiedzieć na temat swojej pracy? Nie, oni są strony. Już swoje powiedzieli. Wołamy do nie, nie. Ale nie masz taką cenę, Pan Andrzej? No to dobra, no to proponuję się skromne osoby, że... Chyba przychodził skromne osoby. Tak, dobrze. Zapraszamy pana prezesa. I można się na odróżnienia. Odróżnienia dla Agnieszki Małych. Agnieszka. Zapraszamy do nas. Zostawmy do różnienia. Z tym pan otrzyma wyróżnienia od prezesa dodatkowe. Trzecie miejsce dla Andrzeja Bednarza. Z tym, że tutaj myśmy tak postanowili troszkę tak podzielić, jak to się mówi, łupy dwojenne, że sprzęty audio dajemy mężczyznom, a sprzęty audio dajemy paniom. Nie wiem, czy podział jest dobry, no ale może to bardziej do gustu przypada. Nie będziesz. Drugie miejsce dla pani Lidii Rybak. To będzie zdrowa, zdrowa. Dziękuję. Pierwsze miejsce w dziedzinie rzeźby dla Stanisława Szaglewskiego. To się zacięci. Pierwsze miejsce w dziedzinie malarstwa dla pani Marii Zapolskiej. Soczki na zdrowie. I życzymy taku. Mam nadzieję. Chyba, że sobie takie skóry. Ja proponowałbym, że takie skóry zdjęcie też od razu na grubo. Wspólne zdjęcie serdecznie zapraszamy. Z nagrodzonymi najpierw, a potem jeszcze, bo co niektóre osoby doszły, więc chciałabym jeszcze raz państwa mieć wszystkich za zdjęcie. Proszę państwa, ja jeszcze chciałbym serdecznie podziękować realizatorom tego konkursu. To jest konkurs w pewnym sensie taki dziewiczny. My go realizujemy po raz pierwszy i chciałbym serdecznie podziękować realizatorom, to znaczy pani Beatrice Klaus. Także bardzo pomocną i była pani Agnieszka Małek, według moich informacji. Także pan Andrzej Talarek, wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeźników Ziemi Mieleckiej. Jego przydatność tutaj jest bezcenna, dlatego że to on w zasadzie wziął na siebie ciężar przygotowania całego projektu. Na rzecz tego projektu próbowaliśmy skutecznie, jak się okazuje, pana starosty. Za to jeszcze raz serdecznie dziękuję. No i ha. Tak się będzie było. Dziękuję bardzo. Czy robimy jeszcze wszystko przez nich? Tak, ja jeszcze raz zapraszam wszystkich państwa do zbiorowej fotografii, bo rzeczywiście to jest nam potrzebne potem do dokumentowania. Do tego, że myśmy tutaj byli. Bardzo proszę. Stanisław nie zawsze nie. No, oczywiście, moi kochani. Dobrze, popatrz, bo rzeczywiście. Co nie znaczy widać? Taki jak mamy porządny, o, to jest dobrze. No i uśmiech i cis. I ten seks nad Wisłą, on dalej dwa. Zrobi inno to w głowie. A,
to sobie serdecznie podziękować za pracę w jury panu Kociewskiemu, panu Wozowiczowi, panu Kraskiemu. Duże, duże brawa, bo rzeczywiście to jest wyzwanie. Ja nie jestem też w jednej komisji, ale ja myślę, że dalej do tego, ale myślę, że państwo chyba też przyznacie, że te nasze prace. Moi kochani, 4 grudnia, stycznia, przepraszam, co ja jestem z grudniem, 4 stycznia będziemy jechać do Urzędu Marszałkowskiego, bo tam mamy wystawę w Urzędzie Marszałkowskim. Myślę, że jeszcze się skontaktujemy w tych sprawach, damy ogłoszenie na naszej stronie internetowej. Jeszcze raz bardzo dziękuję.